Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś omówimy sobie przedostatni odcinek z serii Top Model, seria pierwsza, czyli seria, która była, kiedy była wypuszczona w telewizji dawno, dawno temu. Dziś obejrzymy sobie wyjazd dziewczyn do Mediolanu, będzie sporo do opowiedzenia, a ja chciałam Was jeszcze zaprosić serdecznie do mojego sklepu hatihati.pl, w którym możecie znaleźć ręcznie tworzone rzeczy prosto z Bali. No i mam dla Was coś specjalnego, dlatego że do 3 września wszystkie nasze ręcznie robione rzeczy szydełkowe są przecenione o 20%. 1/5 ceny mniej do 3 września. Zapraszam bardzo serdecznie, a my przechodzimy już do odcinka. Dom Modelek, dzień 29. Przed dziewczynami wyjazd na profesjonalne castingi. Tymczasem zamiast biletów dostają pizzę. Ale spokojnie, włoskie jedzenie plus moda oznaczają jedno. Castingi są w Mediolanie. Jedziemy do Mediolanu. Chciałam tylko coś tutaj wspomnieć a propos tej pizzy, że kurczę, wiecie, jak często u mnie w pracy klienci zamawiali pizzę. To mogłoby się wydawać, że klienci podczas prac modelingowych będą zamawiali modelkom na lunch jakąś zdrową sałatkę, czy nie wiem, jakąś kaszę z warzywami, czy coś takiego, czy no jak jecie mięso, to kurczaka. No nie, ja miałam bardzo często pizzę zamówioną, więc trzeba uważać. Często miałam podczas prac z bielizną, nawet podczas katalogów, gdzie pozowałam w bieliźnie, miałam podaną pizzę. To jest kompletnie absurdalne, bo łatwo jest zostać w zdjęciu. Oczywiście nie każdy, ale to pomyślałam, że taka ciekawostka na początek. Będziecie brały udział w castingach do Fashion Weeku i jedna z Was, może więcej, będzie miała możliwość pójść na wybiegu wielkich kreatorów mody. No to odpadłam. Do tej pory konkurowałyście między sobą, Edyta, będziecie konkurowały z najpiękniejszymi kobietami i z największymi nazwiskami mody. Tutaj opowiem Wam troszeczkę na temat rynku w Mediolanie. Ja byłam tam na kontrakcie 2 razy i całe szczęście jest to rynek, na którym ja zawsze zarabiałam. Ogólnie rynek w Mediolanie jest bardzo trudny, jest przesyt dziewczyn. Nie ma wystarczającej ilości pracy, bardzo dużo dziewczyn w ogóle nie pracuje, tam też agencje modelingowe mediolańskie powstają jak grzyby po deszczu, więc bardzo często zapraszane są modelki, które w ogóle nie pracują. To jest jeden z głównych powodów, po prostu jest przesyt agencji modelek. Bardzo mało modelek wykonuje takie prace typu katalogi, pokazy, czy nawet prezentacje i głównie dziewczyny, albo faceci również, pracują przy showroomach. Ja już Wam wiele razy opowiadałam, na czym polegają showroomy. To jest po prostu zaprezentowanie nowej kolekcji przedstawicielom sklepów z całego świata danej marki. Niesamowicie nudna praca, bardzo często oznacza po prostu siedzenie w jakimś mini pokoiku przez 10 godzin. Jest to rynek niesamowicie trudny, żeby wykonywać taką normalną pracę, a uwierzcie mi, że na castingach pojawia się kilkaset osób, konkurencja jest gigantyczna. Większość moich znajomych nie lubi pracować w Mediolanie. Taka ciekawostka, jakby co. A i sam wyjazd do Mediolanu niestety nie jest niczym wyjątkowym, bo naprawdę do Mediolanu jest niesamowicie łatwo wyjechać. Co innego już pracować. Dobrej nocy. Mua, 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 mua. Cały zestaw, ciuchu. Żartujecie. Jakie fajne, patrz. Jeżeli Was interesuje to, w jakim mieszkaniu modelingowym agencyjnym ja mieszkałam na moim pierwszym kontrakcie w Mediolanie, to gdzieś tutaj wrzucę Wam link. Zapraszam, bo to jest odcinek, w którym przeglądam moje zdjęcia z kontraktu modelingowego i opowiadam Wam troszeczkę o tym, jak te mieszkania wyglądały. To mieszkanie wygląda całkiem spoko, wygląda na takie dość nowoczesne, ja sobie tutaj jeszcze podglądam. Nie jest najgorzej, pokój dzielony tak zazwyczaj jest na kontraktach modelingowych, oczywiście też nie zawsze, wiadomo, ale bardzo często są pokoje dzielone, no ale to, że dziewczyny dostały ubrania na castingi, no to się niestety nie zdarza absolutnie. To jest oczywiście product placement. Ja bym bardzo chciała, żeby modelki dostawały od agencji całe gotowe zestawy ubrań. Chociaż z drugiej strony to tak naprawdę, jeżeli ktoś Wam dyktuje, jak macie się ubierać, to trochę zabija w Was taką własną kreatywność, co nie? No ale tak na pewno się nie dzieje na kontraktach. Modelki spotkają się z Alessandro Rossetti, dyrektorem agencji Next Mediolan, z którą zwyciężczyni programu podpisze kontrakt. Next w Mediolanie i zresztą nie tylko w Mediolanie to naprawdę wow, niesamowita agencja. Wiem, że było trochę kontrowersji chyba z amerykańskim Next. Jeżeli się nie mylę, to coś tam się działo nie tak z pieniędzmi.
Ale nie chcę tutaj powielać niesprawdzonych informacji. Musiałabym sobie przypomnieć informacje, bo ten skandal wybuchł już kilka lat temu. Jak mogliście zobaczyć, w agencji wiszą zdjęcia modeli, to są kompozytki, albo kompozytki, które wiszą, to są kompozytki tylko tych osób, które obecnie są w Mediolanie, albo mają dwie części ścian, powiedzmy. Na jednej ścianie wiszą wszystkie osoby, które są w agencji, ale teraz akurat nie ma ich w Mediolanie. Takie osoby są widoczne, dlatego że jest coś takiego jak direct booking, czyli nawet jeżeli kogoś nie ma akurat w Mediolanie, no to klient, jeżeli chce, to może kupić tej osobie bilet, zapewnić zakwaterowanie i sprowadzić tę osobę do miasta, a na drugiej stronie, na drugiej ścianie są osoby, które aktualnie są w mieście. Czasami jeszcze niektóre agencje dzielą kompozytki na osoby bardziej fashion i osoby bardziej komercyjne, albo dzielą ze względu na wzrost, czyli osoby powyżej 174 cm, albo raczej 174 i więcej, oraz poniżej 174. Aczkolwiek z tym wzrostem to też prawie każda agencja trochę oszukuje, więc nie ufajcie agencjom, jeżeli chodzi o wymiary i wzrost, zazwyczaj. How was your trip? Very good. To Milano? Good? Yes. Everyone has got eyes on Milano. The best casting director, the best fashion editor, the best clients, they're all here. I think you're gonna go to do your first casting here today, correct? And after that, I guess tonight, since you guys are in five, and apparently needs to be only four, one girl is gonna have to go. Podoba mi się to spotkanie z właścicielem agencji, dlatego że jak się wyjeżdża na kontrakty, no to zazwyczaj jest takie spotkanie. To niekoniecznie musi być właściciel agencji, ale z naszym bookerem na pewno się spotykamy. I jeżeli to jest pierwszy nasz kontrakt na jakimś konkretnym rynku, no to tłumaczył nam specyfikę rynku. Czyli na przykład co zakładać na castingi, jak się ubierać, jak się malować. I opowiadają o tym, jaki jest plan dnia. Najczęściej z mojego doświadczenia było tak, że ja miałam spotkanie z agencją następnego dnia, ale w Japonii, i to też Wam już opowiadałam kilka razy o moim kontrakcie w Japonii, to było hardcore, bo ja miałam bardzo długi lot. Leciałam z Warszawy do lotniska Gatwick, a potem musiałam przejechać do Heathrow, z Heathrow do Tokio. Bardzo długi lot, naprawdę. Sama ta przesiadka w Londynie, no to kilka godzin jeszcze dodatkowych zajęła. Jak wylądowałam, to bookerka mnie odebrała, pojechałyśmy do mieszkania i dała mi, już tam teraz nie pamiętam ile, ale chyba jakieś 40 minut na ogarnięcie się, a ja ledwo żywa, ledwo co chodziłam. I zazwyczaj na tym spotkaniu w agencji wykonuje się też polaroidy, mierzy się jeszcze raz dziewczyny i co jeszcze? Nagrywa się wideo takie prezentacyjne, dostajemy kompozytki i układamy booka, czyli układamy zdjęcia w naszej książce. Dlatego jak już się ma przygotowane zdjęcia modelingowe, to zazwyczaj trzeba, oj, przepraszam za trzęsienie ziemi, musimy z tymi zdjęciami cały czas podróżować i jak przyjeżdżamy do agencji, to pokazujemy wszystkie nasze zdjęcia wydrukowane albo przesyłamy je cyfrowo, jeżeli jakiś brakuje, to agencja nam je wydrukuje dodatkowo, no i agenci nasi układają nam zdjęcia w odpowiedniej kolejności. Tutaj już się dowiadujemy, że będzie pierwszy casting i od razu ktoś jedzie do domu. Moim zdaniem z tej grupy najsłabsza modelingowo jest Weronika i przypuszczam, że ona raczej nie byłaby przyjęta do agencji Next. Jest to agencja, która jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi na przykład o wymiary. Weronice już wiele razy podkreślano, że ma nieodpowiednie wymiary, co też no, sprawia, że ja się zaczynam zastanawiać, dlaczego w takim razie ona została w ogóle przyjęta do programu i tutaj wina leży po stronie jurorów albo producentów programu Top Model, a nie Weroniki. All right, so let's see who we have here. Kasia? Yes, that's me. O matko, ja na miejscu dziewczyn, to bym była tak zestresowana, bo to nie jest tak, że one pojechały na kontrakt zagraniczny, dlatego że agencja je wybrała. Agencja dopiero będzie je oceniała, a przypomnę, że to jest jedna z najlepszych agencji na świecie, więc mogę się tylko domyślać, jaki był poziom stresu. I know that's you. Ola. Yeah, that's me. How tall are you, Ola? I'm 172. But I know I'm a little bit too short. Unfortunately, your height is not helping. Ty jesteś za niska na wybieg. Ola ma 172 cm wzrostu, ale co ciekawe, nie tak często się podkreśla to, że Paulina Papierska również ma 172 cm wzrostu. Czy z takim wzrostem można pracować? Tak, jak najbardziej. Tak długo, jak macie 170 cm, to jest dużo rynków, na których możecie pracować. Oczywiście nie każdy rynek będzie dla Was, ale również dla wysokich dziewczyn. Nie każdy rynek jest dla każdego. Na przykład jest rynek w Osace. Jeżeli chodzi o Japonię, to kontrakty są w dwóch miastach japońskich. Można wyjechać na kontrakt do Tokio albo do Osaki.
do Osaki w ogóle nie ściągają wysokich, takich bardzo wysokich modelek. Jeżeli się teraz nie mylę, to do właśnie 174 cm. Więc Ola spokojnie może pracować, tylko może będzie rzadziej robiła pokazy po prostu. Paulina. Yes. How old are you? I'm 19. Very nervous. My English. You're learning English. Yes. Okay. No, jakoś tutaj wybrnęła z tym językiem angielskim Paulina. I ona rzeczywiście musi się nauczyć języka angielskiego, bo bez tego ani rusz, ale też nie bądźmy dla niej zbyt ostrzy, dlatego że jeżeli ona nie miała wysokiego poziomu angielskiego w szkole, to przypomnę Wam tylko, że tak naprawdę raz sprawdzili ich umiejętności i to wtedy, kiedy dziewczyny były w programie, więc ona nawet jeżeli czytała sobie o angielskim, to nie miała okazji w ogóle poćwiczyć tego języka. Ania. Yes. That's you. I really like your face. Wow, taki komplement dostać od właściciela jednej z najlepszych agencji na świecie modelingowych, no to brawo, Ania. Rzut oka na portfolio i Alessandro już wie, które dziewczyny nadają się do tego biznesu. Teraz przechodzą pod opiekę Micheli Muratori, kiedyś modelki, dziś producentki pokazów. No i tutaj mi się podoba, że oni mają takich mentorów. To jest naprawdę bardzo fajne. Natomiast ta część... jakieś hałasy tutaj się pojawiają. Ta część dotycząca tego, że właściciel agencji zadecyduje o tym, kto się nadaje do świata mody, a kto nie, to też tak nie do końca jest, bo może być tak, że najlepsze agencje Wam odmówią, a potem jakaś mniejsza agencja Was przyjmie i zrobicie międzynarodową karierę. Na to nie ma zasady. Czasami jest tak, że wręcz lepiej jest nie dostać się do tej najlepszej agencji, dlatego że tam będzie niesamowicie duża konkurencja, a czasami będąc w mniejszej agencji będziecie mieli bookera czy jakiegoś agenta, który będzie się skupiał głównie na Was. No i dzięki temu będziecie naprawdę mogli rozwinąć skrzydła, więc czasami zastanówcie się nad tym, czy nie pójść do jakiejś bardziej niszowej. My name is Michela Muratori. Today you must be very with a very good energy because we are going to do our first casting. Let's see how you walk. Modelki zaczynają od krótkiej nauki chodzenia. To najważniejsze na castingach. Super, i to mi się bardzo podoba. No tylko zazwyczaj właśnie takie rzeczy się robi w agencji od razu podczas spotkania z agentem. No ale to jest nieważne. Fajnie, fajnie, że sprawdzą catwalk. W tym sezonie chyba, czekajcie, czy ja mam jakieś zaniki pamięci, ale chyba nie było zbyt dużo pokazów, prawda? No i nie mamy też Kasi Sokołowskiej, która jest mentorką pokazową, która uczy tego, jak chodzić. You're like a little bit more and just take the pose like this, okay? Okay? Push back your shoulder, take the control on your body, because you must always feel like a princess. Super, bardzo konkretne rady i bez jakiegokolwiek atakowania. You need to do more long step. Control more the arms because you are doing this movement that is not very nice. Super, to mi się podoba. Co ja mogę od siebie dodać? Dodam coś a propos tego długiego kroku. Po pierwsze, to będzie lepiej wyglądało, a po drugie, w momencie, kiedy fotografowie robią Wam zdjęcia, to jak będziecie robić długi krok, to macie mniejszą szansę, że zostaniecie złapane w takim najgorszym momencie, kiedy jedna noga podnoszona jest na tej samej wysokości, co ta noga, która dotyka ziemi. Wygląda to no, słabo. Najlepiej jest, kiedy ma się zdjęcia zrobione, kiedy jedna noga jest z przodu, druga z tyłu i robiąc takie długie kroki, mamy na to większe szanse. Modelki od razu zostają wrzucone na głęboką wodę. Rywalizują z całym tłumem innych kandydatek. Wybaczcie, że ja tak sobie trochę tańczyłam, ale akurat jakaś muzyka poszła, ja mam dobry humor, więc tak jakoś trochę mnie nosi. Mogliście zobaczyć na tej przebitce, jak dużo jest dziewczyn na castingu i w Mediolanie zazwyczaj tak castingi wyglądają. Ja pamiętam, jak kolega kiedyś wrzucił na social media zdjęcie, gdzie było widać chyba z 300 modeli, samych panów oczywiście. No i to byli modele, którzy czekali na zewnątrz jeszcze, więc w środku było ich o wiele więcej. Zobaczmy, jak będzie wyglądał casting. Tak jak Wam mówiłam, castingi mogą wyglądać przeróżnie. Ja mam tutaj Łukę. Ciao. 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 I'm Kasia. Just give us your book and walk all together on the other side of the room. Okay, we'll walk back. Dziewczyny podeszły do stolika, klientki wzięły książki i zazwyczaj przy pokazach mody ja nie widziałam aż tak często, żeby oni przeglądali booka. To się zdarza, ale nie aż tak często. Najważniejsza jest kompozytka. Na początku albo na końcu, ja zazwyczaj na początku wkładałam kompozytki, całe takie pliczki. Klienci zazwyczaj wyciągają te kompozytki i robią sobie notatki. Te notatki po prostu troszeczkę ułatwiają, bo mają jakieś na przykład uwagi a propos kroku albo że
kompletnie się nie nadajesz, albo że super, albo że zrobimy callback i jeszcze raz chcą was zobaczyć. Więc kompozytki, jeżeli zapomnicie wziąć na swój casting, no trochę jest słabiej. Kilka razy mi się tak zdarzyło w Azji, że jeździłam na castingi z moimi bookerami, bo w niektórych państwach nie jeździ się samemu i skończyły się moje kompozytki. No i mój booker akurat wtedy powiedział, że wyślę mailowo klientom kompozytkę. Natomiast zawsze lepiej jest mieć taki pełny pliczek. Oczywiście za kompozytki my płacimy, to znaczy to jest wpisane do długu, ale dług my później spłacamy, także nie ma nic za darmo. Tam jest minuta twojego być albo nie być i wchodzi się i wychodzi. Albo się komuś spodobasz, albo nie. No, to jest akurat racja. Trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie i jak będziecie szły albo szli w takiej linii, to nie patrzcie na modelki obok siebie, tylko idźcie własnym tempem. Niektóre osoby mają taką tendencję do tego, żeby dostosować się do kroku osób obok. Nie róbcie tego, bo jeżeli nie wybiorą dziewczyn innych, a wy się dostosujecie do ich tempa, no to może właśnie dlatego was nie wybiorą. Thank you. Bye. Widzieliście, tutaj klienci wyciągnęli kompozytki i położyli na stół. Szkoda, że nam nie pokazano kompozytek dziewczyn, ja bym je bardzo chętnie zobaczyła. W ogóle mogliby właśnie zrobić takie zadanie, że porównują kompozytki, kto ma lepszą kompozytkę. Żebyśmy też mogli zobaczyć po prostu te zdjęcia, które tam wylądowały. Zazwyczaj na pierwszym zdjęciu, takim okładkowym, jest bardzo naturalne zdjęcie w minimalnym makijażu. Naturalna poza, jakieś nieukładane, takie naturalnie wyglądające włosy. Obejrzeliście książkę? Tak. O mnie pani sobie położyła na kolanach, nawet nie zajrzała i potem musiała mi dać. W ogóle zapomniała o mnie. Nie, to raczej nie chodziło o to, że zapomniała, bo gdyby chciała zobaczyć tę książkę, no to by zobaczyła. Aczkolwiek samo to, że akurat nie zajrzała klientka do książki, nie musi nic oznaczać, bo być może aż tak się zauroczyła w Weronice, że wybierze ją nawet nie oglądając booka, po prostu na podstawie kompozytki i jej catwalku. Ogólnie to naprawdę czasami jest ciężko wyczytać, czy spodobaliście się klientom, czy nie. Dlatego ja radzę nie rozkminiać, bo to jest stresująca praca. To jest praca, w której cały czas was oceniają. Więc po prostu wrzućcie na luz i albo was wybiorą, albo nie, ale jak będziecie się stresować, no to nic to dobrego nie przyniesie. Za chwilę Alessandro i Michela zadecydują, która z nich już dziś wyjedzie z Mediolanu. A, czyli to... Kurczę, szkoda trochę będzie tej osoby, która pojedzie od razu do domu, bo co dopiero co przyjechała do Mediolanu, zaszła tak daleko i nie pójdzie nawet na wszystkie castingi. No tego trochę nie rozumiem, szkoda. Wszyscy widzą, jak wyglądają dziewczyny, wszyscy widzą, jakie mają wymiary, więc o tym, że kogoś odsyłają do domu, mogli zadecydować wcześniej. Ale wiem, to jest show telewizyjne, co nie? Who was more interactive for you? The most interactive, it's her. She's a little bit overweight. Yeah. Her hips, you know, are too big for what the market requires, so yes. That's the first thing. And it shows in the face, in everything, you know, as you can see. So that's the first thing. And she's super tall. She's 183. Już nie po raz pierwszy okazuje się, że jurorzy top model albo producenci top model wybrali dziewczynę, która po prostu niestety nie zaczęłaby pracować jako modelka na pewno na kontraktach, dlatego że nie zgadzają się wymiary. Co do wzrostu, ja akurat osobiście znam dziewczyny, które miały 183 cm i pracowały, ale to nie zdarza się tak aż często. Natomiast to nie jest tak, że mając 183 cm nie będziecie pracować. Talking about this girl, the thing with her is that, because you know, the face looks very nice and everything. She's just a bit short, but she photographs better than she looks. Czyli tutaj Ola mogłaby być wyższa, bo wtedy robiłaby więcej prac, ale generalnie to została super oceniona. Ania? When I saw in face to face, I didn't like her so much, but when I saw her walking, she has something more. She can transfer to you something. Tak naprawdę ze wszystkich dziewczyn, które są w tej edycji, które tutaj przyjechały do Mediolanu, to najbardziej na Fashion Weeka pasują Ania Piszczałka i Kasia. Kasia ma 176 cm. Tak jak wam mówiłam, zazwyczaj od 174 w górę, to takie dziewczyny robią pokazy. Paulina, in the first look, she doesn't strike you, but I think that she has a lot of things to tell and to show. I nikt nie podkreśla tego, że Paulina Papierska jest niska, a ma dokładnie taki sam wzrost jak Ola. Nie wiem, czy wam się to wydaje ciekawe, ale mi się zdecydowanie to wydało ciekawe. I think she's alright. I think she's interesting. No,
spoko, tak trochę lakonicznie, ale generalnie to pozytywnie ocenione. I had to take a decision according to what I thought the business requires, which is attitude, measurements, and how ready you are for this. No to tutaj moim zdaniem, jeżeli ja miałabym podejmować decyzję, to Weronika pojechałaby do domu. W ogóle jest też kilka dziewczyn, które odpadły wcześniej, a uważam, że nadawałyby się zdecydowanie lepiej. The person that is going to leave the program is going to be Veronica. No szkoda jej, bo dopiero co przyjechały dziewczyny tutaj i dopiero co się zaczęły rozgrzewać, tak daleko zeszła i musi pojechać do domu, ale ja akurat rozumiem decyzję. Ja nie mogę patrzeć, jak ty płaczesz, no. O! Dziewczyny, dzisiaj sesja zdjęciowa, a tematyka romans w Mediolanie. Oczywiście jedno z najważniejszych miejsc w Mediolanie, akurat oni się znajdują w okolicach Placu Duomo. Znaczy na Placu Duomo, ale w okolicach Katedry Duomo. Będzie wam pomagać w tej sesji Amadeo, czyli model Placu Mediolanu. And we're gonna do this shoot, which I call a romantic weekend in Milan. It's like a paparazzi because you're a star now. So start thinking about this is the man that I love because I wanna see this in pictures. Dość trudna sesja, dlatego że pozowanie z partnerem, a poza tym to będą zdjęcia w ruchu. No i też w takim miejscu, w którym jest dużo ludzi. To dość mocno paraliżuje. Jeżeli macie jakichś przechodniów, którzy się na nas patrzą, dużo osób robi te zdjęcia. Jeżeli jesteście nieprzyzwyczajeni, to może tak trochę człowieka zamknąć w sobie. Jestem ze swoim ukochanym w Mediolanie i przyłapali nas paparazzi. Non mi sei dola! Trudno jest pokazać kontakt z partnerem, kiedy tak naprawdę nie można na niego patrzeć. Don't look at him. He look at you, but I want to see your face. These are the things. Okay. Rzeczywiście to nie jest jakieś takie super łatwe zadanie, ale w ogóle Ola, jaki ma catwalk fajny, bardzo mi się to podoba. No i wygląda też na to, że fotograf jest taki całkiem easy going, że łatwo chyba z nim można złapać kontakt. Ja takie wrażenie odnoszę. Także uważam, że to nie było najprostsze zadanie. Poza tym zdjęcia w ruchu są dosyć trudne. Okay, come on, here we go. Back again. Ola. I like her. She has an interesting face, but still she miss a little bit of self-conscience in front of the camera. A to ciekawa uwaga akurat, bo Ola ze wszystkich dziewczyn radziła sobie najlepiej podczas sesji fotograficznych, ale z każdym pracuje nam się inaczej. Być może właśnie onieśmieliło ją miejsce, to, że jest tak dużo ludzi. Być może po prostu nie złapała takiego super kontaktu z fotografem, ale i tak super pochwalił ją. Action! Na sesji byłam trochę spięta, nie mogłam się właśnie tak do końca rozluźnić. Anka, luzu! Co taka sztywna stoisz? Nie ma tu kamery, jesteś tym facetem, poderwij go, no! Ja rozumiem, że tutaj Marcin chciał ją zmotywować, ale dla mnie to by była demotywacja, gdyby ktoś mówił: jesteś sztywna, jesteś sztywna! Bardziej by mnie motywowało, gdyby mnie nakręcali, mówili, że super, ekstra! Ania has the perfect proportion as a model. She's tall. She looks good in the pictures. Look how many people they're looking at you. You're already a star. Okay. You're already a star. No i to mi się podoba właśnie, nakręcać, że jesteś gwiazdą, że jesteś top modelką, że zobacz, jak się na ciebie patrzą. Jesteś sexy, jesteś super. There you go. Come on. Love you. Okay, thank you. Wow, ale się tutaj rozkręcili i zobaczcie, nikt nikogo nie obmacywał, nie zmuszali do całowania, a nadal były takie całkiem sensualne pozy. Woo! Okay. Girls, I have a good news for one of you. Ania, they want to see you again for the casting that we did yesterday. Wow! Yes. Okay, this is the beginning, yes. So let's go and nothing is done, but let's go and see. Yes. Ania właśnie dowiedziała się o tak zwanym callbacku. Callback to jest taki jakby drugi etap castingu, który nie zawsze występuje. Zazwyczaj jest tak, że idziecie na casting, no i zostajecie potwierdzone albo niepotwierdzone. Po castingu są przymiarki i potem dzień pokazu, podczas dnia pokazu są próby i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami pomiędzy castingiem a przyjściem do pracy jest jeszcze callback. Czasami klienci robią dla wszystkich callback, a czasami tylko dla tych dziewczyn, których nie są pewni. I na przykład muszą zabukować do pokazu powiedzmy 10 dziewczyn.
8 są pewni na 100% i muszą wybrać jeszcze dwie i zastanawiają się, mają 5 dziewczyn do wyboru i muszą z nich wybrać dwie. No i wtedy mogą na przykład was poprosić, żebyście przyjechały, jeżeli chodzi o dziewczynę. I przymierzacie ubrania, przejdziecie się jeszcze raz i wtedy im będzie po prostu łatwiej podjąć decyzję. So Ania, now relax yourself because it's very important how you acting in front of them. A to jest coś, co mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, po jaką cholerę oni pokazują, że tutaj Ania jedzie na casting busem. No bo takie sytuacje są, że się jeździ na castingi busami, na przykład w Chinach czy na Tajwanie. Ale słuchajcie, w Mediolanie się normalnie robi castingi samemu, jeździ się komunikacją miejską. I ja nie znam modelek, które rozbijają się taksówkami, bo zazwyczaj modelki, które jeżdżą na castingi w Mediolanie, mają mało kasy i ledwo co im wystarczy na kartę miejską. Więc szkoda, że tutaj taki jakiś obraz sztuczny budują. W sensie to mogłoby być nawet ciekawe, jak właśnie jadą sobie komunikacją miejską. Natomiast to, że mają taką mentorkę, to jest fajne dla nich w programie, tak się nie dzieje naprawdę. Przymierzyłam ciuchy, zrobiono mi zdjęcie. To jeszcze nic nie znaczy, no bo to jest kolwek, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że się spodobałam. Wyjść po wybiegu na Fashion Week w Mediolanie. Marzenie. I Ania moim zdaniem powinna być bardzo z siebie dumna, dlatego że tak jak wam mówiłam, w Mediolanie jest za dużo modelek, za dużo agencji, za mało pracy. No i jest tak wysoka konkurencja, że ciężko jest dostać normalną pracę modelingową. Ja w ogóle uważam, że lepiej jest jeździć na inne rynki, no chyba, że już naprawdę jesteś taką top of the top. Remember to be beautiful on your face. Okay, are you ready? Here we go. Dzisiaj się bardzo boję, no bo zostało nas 4 i chyba najgorzej jest odpaść teraz. Bo to jest tak, jakbym była na zawodach i zajęła 4 miejsce. To jest tak, jakby się było po prostu tuż za podium. Każda chce dojść do finału, no a konkurencja nie jest łatwa. Rzeczywiście, 4 miejsce to tak, prawie dostaliście medal, daleko zaszliście, ale jednak tego medalu nie ma. No ale to chyba na każdym etapie jest już tak, że kurczę, im dalej zachodzicie, tym macie większy apetyt. A też z drugiej strony odpaść w pierwszych odcinkach, no to ja też bym nie chciała, ale ktoś musi odpaść. Gdy usłyszałam, że będzie sesja zdjęciowa z mężczyzną, to się załamałam, bo z Rafałem sesja u nas w mieszkaniu poszła mi fatalnie. To jest jak taka nieudana reklama do Harlekina. Ja się wcale nie dziwię, że jej poszła źle ta sesja poprzednia, dlatego że tam zmuszali ją do tego, żeby całowała się z jakimś obcym typem. Więc bardzo łatwo będzie przebić tę sesję i normalnie pozować z drugą osobą, kiedy nie krzyczą ci pocałuj go, pocałuj go. Myślałam, że pójdzie mi kiepsko, ale pracowało mi się lepiej z tego względu, bo model bardziej mi się podobał. Był bardzo przystojny, było takie totalne ciacho. No to jest trochę śmieszne, a trochę też nie na miejscu. To jest nasza praca. Ja rozumiem, że tutaj Paulina tak powiedziała, no bo to też jest show telewizyjne, ale słuchajcie, to nie powinno być tak, że wasza praca będzie zależała od tego, czy wam się podoba osoba, z którą pozujecie, czy nie. To w ogóle nie powinno mieć jakiegokolwiek znaczenia. Ja uważam osobiście, że znaczenie może mieć, jeżeli ktoś jest napastliwy wobec was, albo nie wiem, dotyka was bez pytania, albo bez ustalenia. To jestem w stanie zrozumieć, ale to, że Paulinie się źle pozowało, bo jej się model nie podobał. She's an interesting beauty, not stereotype. She only needs to train on being in front of the camera and relate with the photographer, you know, that kind of things. Komplementy od fotografa. Brawo, Paulina. Paulina, nogi bardziej na skos. Jakby musisz chodzić, wiesz, bardziej sexy, tak? Dotykasz udami od środka, wtedy jest bardziej sensual. That's it. Fajnie, że Tyszka tutaj podpowiada i to akurat były moim zdaniem bardzo spoko rady. Miałam takie wrażenie tutaj na tych przebitkach, że Paulina kompletnie nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje z jej ciałem. Jakoś tak dziwnie jej te ramiona ulatywały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na zdjęciach, bo czasami taki brak kontroli ciała wychodzi spokojnie, tak trochę bardziej edgy, a czasami może to wyjść trochę dziwnie. Z przebitek to dla mnie wyglądało dziwnie, ale zobaczymy. Spróbuj poderwać tych panów, żeby z nimi zrobić zdjęcie. Jeszcze nie mówię po angielsku. Trudno, stań po prostu, powiedz foto, foto i ten. Tak, żeby podejść do producentów. I zrobić sobie z nim zdjęcie. Lajtowo. No idźcie. Ale macie być takie, żeby po prostu ich zakręcić. Jak piękne Polki! Czy wy to widzieliście? Ja miałam takie ciarki żenady, jak ja to oglądałam. Wyobrażacie sobie, że jesteście na kontrakcie,
Jesteście w trakcie robienia castingów do Fashion Weeka i wasz agent mówi wam: idźcie, poderwijcie policjantów. Nie no, chciałam wam to po prostu pokazać, bo mnie to rozwaliło, naprawdę. Second casting. Today is a different attitude because there will be a bathing suit and underwear show. Ich mentorka mówi im, jaki to jest rodzaj castingu, jaki to jest rodzaj pokazu, do którego casting robią. Ja zazwyczaj dzień wcześniej dostawałam listę castingów na kolejny dzień i miałam wypisane, czy to jest katalog, czy to jest pokaz, czy to jest reklama telewizyjna. W niektórych państwach miałam też napisane firmy, dla których robię casting. W niektórych państwach było też napisane na przykład, że to będzie casting do reklamy. Ale niestety nie zawsze. I to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem. Dlaczego nie wszyscy agenci mówią o czymś takim? Bo to jest bardzo istotna sprawa. No bo wiecie, zawsze trzeba być przygotowanym na castingach. Oczywiście trzeba się wydepilować, trzeba założyć odpowiednią bieliznę cielistą, ale czasami może tak się zdarzyć, że kurczę, nie wiem, będziecie niedysponowane, to zwłaszcza do dziewczyn. Czy różne rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego ja osobiście uważam, że taka informacja powinna się pojawić. No tutaj dziewczyny dostały tę informację dopiero przed wejściem, więc nie mogły się już przygotować, dlatego nie oglądają mnie na pewno żadni agenci. Jeżeli by mnie oglądali agenci, to bym powiedziała: informujcie modelki o tym, jakiego rodzaju pokaz to będzie. Buongiorno! How old are you? I'm 20. Can you walk up and up, please? Trochę to wygląda jak jakaś fabryka, prawda? Że okej, dobra, następna. Przynajmniej ten pan jeszcze się odezwał. Czasami się trafiają tacy klienci, że pokazują tylko tak i później tylko wywalają. Czasami z kolei na castingach może być tak, że możecie sobie pogadać. A to na różnego rodzaju tematy, naprawdę, na przykład o swoich zainteresowaniach. Więc nie można tego brać do siebie. Spójrzcie też na to, jak wygląda sam casting. To jest po prostu jakiś casting na szybko, chyba przeprowadzony w jakiejś pracowni. Ja czasami, kilka razy zdarzyło mi się w jakiejś pracowni krawieckiej mieć casting zrobiony i pomiędzy stołami krawieckimi musiałam zaprezentować catwalk. Takie rzeczy się na spokojnie zdarzają. Byłyśmy trochę takim produktem, takim towarem, że albo cię chcemy, albo nie. Thank you, Paulina. Bye. Tak, ja się zgodzę. To tak trochę wygląda, jak Paulina opowiedziała. Dla mnie najgorsze castingi to były takie, to zazwyczaj były castingi do pokazów mody, że ustawiano wszystkie dziewczyny w jednym rządku i chodził sobie klient w te, po czym podchodził do każdej po kolei i mówił: nie, 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 tak, nie, 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 tak, tak, nie, nie, nie. Dla mnie to było najbardziej upokarzające, bo zazwyczaj dostajemy informacje o tym, czy się dostałyśmy, czy nie, już później od naszych agentów. No ale niestety, w taki sposób również wyglądają niektóre castingi. Dlatego uważam, że warto jest mieć twardy tyłek. Ja miałam szansę, przebierałam się w kostium, jednak no, nie spodobało się do końca. Okej, cool. You can go. Tutaj potrzebne są dziewczyny z dłuższymi jednak nogami i większym biustem. A to a propos pytania, które dość często zadajecie. Czy modelka z większym biustem nie może pracować? Nie, to jest tak, że jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju sylwetki, natomiast w wymiarach te dziewczyny nadal muszą się mieścić odpowiednich, czyli nie powinniśmy na przykład przekraczać 90 cm w biodrach. 91 jest jeszcze spoko. Często mówi się o tym, że są dwa rodzaje modelek, że jest modelka komercyjna i modelka fashion. Modelka komercyjna w największym uproszczeniu to jest taka bardziej sexy, która robi pokazy bielizny, która robi reklamy telewizyjne i printy, a modelka fashion to jest modelka, która będzie robiła edytoriale, która będzie drobniejsza i która będzie robiła pokazy mody. Ale znowu to jest duże uproszczenie, a ja też znam producentów i znam klientów, którzy pracują z bielizną, jakby pokazują ich produktami jest bielizna, a zatrudniają modelki, które nie mają bardzo dużego biustu, więc to wszystko zależy od marki. Ania, za mnie również. We are looking for different kind of body, okay, more commercial, and probably they are better for prêt-à-porter, but I think the last one she has something different, and I like her. Ania nie miała takiego typu sylwetki, jakiego poszukiwał klient, ale jednak czymś go zainteresowała, więc widzicie. Kiedyś byłam na castingach, gdzie poszukiwali blondynek, ale moja agencja mi powiedziała, ja miałam czarne włosy wtedy, powiedziała mi: idź, idź, idź. I dostałam pracę.
Moja przyjaciółka, ona jest taką bardzo jasną blondynką, w Indiach chodziła czasami na castingi, które były tylko dla dziewczyn z czarnymi włosami i kilka razy zabukowała pracę. Don't be demotivated, because it's the second casting of your life. When I was modeling, they took me after my 50 casting. Bardzo ważna rzecz tutaj została wypowiedziana i to się odnosi i do modelingu, i do prawie każdego innego aspektu życia. Nigdy się nie poddawajcie, bo możecie usłyszeć 20 razy nie, a potem usłyszycie tak i wszystko się odmieni. Także działajcie i nawet jak ktoś wam będzie mówił, że co ty, jeżeli w siebie wierzycie, jeżeli uważacie, że warto, to działajcie. Dzisiaj usłyszałyście, że macie za małe posiadki, za małe piersi, jak na ten pokaz. Na następnym castingu usłyszycie być może, że macie za duże. Nie wolno za wcześnie się załamywać, że to nie wy dostałyście szansy. Po prostu nie ten casting. Tak, tak, tak. Albo usłyszycie, że macie krzywy nos, albo że macie za mocno zarysowaną żuchwę, a na kolejnym castingu, że macie za mało zarysowaną żuchwę, albo że macie niesymetryczny biust. Słuchajcie, takie rzeczy czasami mówią klienci, nie wszyscy, ale mi się zdarzyło wiele razy usłyszeć w twarz, co się klientom we mnie nie podobało i zastanawiałam się, ale po cholerę mi to mówisz, w sensie to były rzeczy, na które ja kompletnie nie miałam wpływu. No i niestety, trzeba to wpuścić jednym uchem i wypuścić drugim. Jeżeli to będzie jakiś komentarz dotyczący wyrzeźbienia ciała, to jest to coś, na co macie wpływ. Ale jeżeli to będzie coś na temat, nie wiem, tego, że macie jedno oko krzywe, no to nie sądzę, że cokolwiek możecie zrobić. Good morning, baby! Mam dla ciebie wiadomość, dostałaś się i idziesz w pokazie w Mediolanie! O Boże, jakbym była jej sąsiadką, to byśmy się chyba nie przyjaźniły. Come on, you have just 5 minutes. Masz 5 minut, zbierasz się jak najszybciej. Idę na pokazie. No co? O, jak słodko, ja to rozumiem, że się wzruszyła. To muszą być takie emocje. Dziewczyny to przeżywają istny rollercoaster emocji tam w tym programie. Masz 5 minut na przygotowanie się. Co to ma być? To znaczy, czasami się dzieją jakieś sytuacje awaryjne. Ja miałam tak kilka razy, że jakaś dziewczyna wypadła z pokazu i rzeczywiście mój agent do mnie zadzwonił i powiedział mi, jak możesz najszybciej się ogarnąć, musisz przyjść na pokaz. No i tam powiedziałam mu, że nie wiem, potrzebuję 30 minut czy 40 minut, no bo jeszcze musiałam dojechać czy coś takiego. Kiedyś moja agencja zapomniała mi powiedzieć, to było w Singapurze, o tym, że mam pokaz. No i zadzwonili do mnie i powiedzieli, szybko, 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 masz dzisiaj pracę. Ja mówię, ale to dlaczego mi nie powiedzieliście o tym wcześniej? Bo dopiero nas klient poinformował, a potem ja przyjeżdżam do pracy i klient się mnie pyta, to co się stało, że ty zaspałaś dzisiaj? Dlaczego nie przyszłaś na czas? I się okazało, że informowali wcześniej, ale agencja zawaliła. No ale że 5 minut na ogarnięcie się, kurczę, dajcie dziewczynie się trochę nacieszyć. Ania także nieco się boi. Idzie w pokazie Paoli Frani. Ten backstage był pokazany tak szybko i dosyć chaotycznie, że nie za bardzo mam co skomentować, natomiast mogliście zobaczyć wieszaki, na których były zdjęcia dziewczyn. Zazwyczaj jest tak, że każda z nas ma swój oddzielny wieszak, tam są wszystkie nasze ubrania, zazwyczaj również mamy więcej niż jeden outfit, więc jeżeli tak jest, że jest więcej niż jeden, no to na przykład 2 albo 3 nasze outfity są zawieszone i na kartce jest napisane nasze imię oraz są zdjęcia nasze z fittingu i jest zdjęcie całego naszego stroju z przodu i z tyłu. Nie pamiętam teraz, czy z boku też są robione zdjęcia? Chyba nie, bo nie ma potrzeby. I czasami są zdjęcia też jeszcze elementów, czyli na przykład jeżeli macie torebkę, to jest zbliżenie na torebkę, zbliżenie na konkretny naszyjnik i wszystko wisi na wieszakach, a pod spodem macie buty. No to jest po to po prostu, żeby łatwiej było zorganizować się na pokaz i ja zazwyczaj miałam tak, że na pokazie każda z dziewczyn albo każdy z chłopaków miał taką dedykowaną jedną osobę, która pomagała nam się przebierać i pilnowała, żeby nic nie pomylić. To jest wspaniałe, niesamowite uczucie, kiedy wszyscy patrzą po prostu na mnie. Nie myślałam o tym, że jestem z małej wioski, to nie pasuje do tego wielkiego świata. Po prostu wiedziałam, że mogę wszystko, mogę latać. To naprawdę, ten pokaz dał mi dużego kopa. Nie zapomnę tego do końca życia. Brawa Ani, ale też z drugiej strony, kurczę, to jak oni pokazali jej catwalk, to było tak że ja nawet nie wiedziałam, jak ona chodzi. Szkoda, mogliby po prostu pokazać na jednym szocie.
Udało nam się załatwić wejście na backstage jednego z ważniejszych pokazów tego dnia mody w Mediolanie. Dobra, ja wam tutaj to streszczę, dlatego że to nie ma większego znaczenia dla fabuły. Ogólnie to dostali opcję, że jedna osoba może wejść na backstage Fendi i przeprowadzić tam wywiady, więc od razu wszystkie dziewczyny jednoznacznie orzekły, że to będzie Kasia. No i Kasia pojechała na backstage Fendi poprzeprowadzać wywiady. Przypuszczam, że jeśli to jest taki pokaz Fendiego, to będzie mnóstwo też jakichś znanych stylistów, make-upistów, możliwe, że redaktorów naczelnych. Może z tego coś będzie, może ktoś mnie zauważy, może to ja będę szła w kolejnym pokazie. Każda okazja do tego, żeby popracować sobie nad networkingiem, jest na wagę złota. Jesteś już gotowa? Tak, jestem gotowa. To teraz włosy, make-up zrobione i mieliśmy już rehearsal, więc jestem pełna na energii gotowa. Ten epizod a propos przeprowadzania wywiadów nie miał jakiegoś większego wpływu na całą fabułę, ale myślę, że był fajną opcją dla Kasi, więc brawo Kasia. Z drugiej strony, nie wiem, co to wnosi do odcinka. I think that all of you has the possibility to become a top model, and so we will see who will be the winner. Podoba mi się, że ta pani jest tutaj przy stole jurorskim, że ona ocenia. A teraz przejdziemy do zdjęć, ale dziwna sprawa się wydarzyła, dlatego że ja szukając zdjęć z tej sesji, to natrafiłam na taką opcję, że każda dziewczyna miała trzy zdjęcia, które były pokazane. My sobie skomentujemy te zdjęcia, które wybrali do programu Top Model i po ocenach jurorów na szybko, tak bardzo na szybko, pokażę wam dwa pozostałe, bo czasami miałam wrażenie, że te dwa inne zdjęcia były wręcz ciekawsze. Pierwsze zdjęcie to zdjęcie Kasi. Kasi noga została uchwycona w tym momencie, o którym wam mówiłam, czyli w takim momencie, gdzie akurat podnosi ją dopiero do góry i jak możecie zobaczyć, no nie wygląda to najlepiej. Widać, że model fajnie próbuje łapać kontakt z Kasią. Kasia wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, ale też z drugiej strony tak, no ja nie czuję historii za bardzo w tym zdjęciu. Wygląda na taką, nie za bardzo potrafię odczytać emocje z twarzy Kasi. W skali hypnotizing ja uważam, że to nie jest żadne złe zdjęcie. Ona wygląda tutaj szczupło, młodo, ładnie, ma ślicznie ułożone włosy, ale dałabym tak 2,5. Nie przyciąga to jakoś szczególnie mojej uwagi. Zobaczmy, co na temat tego zdjęcia sądzą jurorzy. You must feel more the environment that you have with your partner. But here you are very distant from him. Okay. Dawid? Wracasz do tego spojrzenia takiego, które jest takie dla ciebie charakterystyczne. I o ile ono jest bardzo fashion, to tutaj w tym momencie, kiedy powinnaś być taka zakochana, szczęśliwa, radosna, to ma być bardzo naturalne zdjęcie, a ty tu rzeczywiście trochę bardziej grasz niż powinnaś. No to tutaj się zgadzamy, teraz zobaczmy, co powie na temat zdjęcia Marcin Tyszka. Bardzo mi się podobało twoje podejście do pracy, ponieważ fotograf skończył z tobą sesję, a ty go namówiłaś, żeby zrobić kolejnych parę zdjęć. To jest bardzo fajne, ponieważ potrafisz walczyć o siebie, a zdjęcie mi się podoba. Okej, czyli Marcinowi Tyszce to zdjęcie się podobało i teraz zobaczcie, mamy jeszcze dwa dodatkowe zdjęcia. To zdjęcie, które teraz możecie zobaczyć, ono mnie też jakoś za bardzo nie porywa, ale kolejne zdjęcie moim zdaniem jest o wiele ciekawsze, bardzo ciekawe spojrzenie. Wygląda na to, kurczę, oni są w tym samym nastroju, jak możecie zobaczyć. No tutaj na tym zdjęciu, to jak dla mnie, oni wyglądają jak para. No dobrze, ale przechodzimy teraz do kolejnego zdjęcia i to jest zdjęcie Oli. I Ola wygląda tutaj moim zdaniem jak jakaś gwiazda filmowa. Naprawdę wygląda przepięknie, jestem wielką fanką jej urody. No i co mogę powiedzieć, no wyglądają jak para. Jak dla mnie to wygląda trochę jak jakaś reklama perfum. Powiedziałabym, że to wygląda jak reklama biżuterii, ale Ola nie ma na sobie biżuterii. W skali hypnotizing 4,5, tak mi się wydaje. Zobaczmy, co jurorzy na temat tego zdjęcia uważają. She looks fantastic. I think that she has the same mood of the model and they are all in harmony and I really like. Thanks a lot. Podoba mi się, że jesteś taka fajnie ciepła. Mimo wszystko, że jesteś dystyngowana na tym zdjęciu i wyglądasz bardzo ładnie, to jeszcze mimo wszystko jesteś taką fajną dziewczyną, która ma ciepło w sobie i to widać na zdjęciu i to mi się bardzo podoba. No bo tutaj w ogóle też o to chodziło trochę, prawda? Że to ma być taka zakochana para, która zostaje przyłapana przez paparazzi podczas jakiegoś weekendu w Mediolanie. W ogóle przepraszam was bardzo, jeżeli światło się trochę zmieni, ale akurat mamy zachód słońca. A nagrywam w takim miejscu teraz w moim domu, że nie mam jak ustawić lampy, ale może nie będzie aż tak źle, co? No to teraz zobaczmy sobie na pozostałe zdjęcia Oli.
to zdjęcie kolejne, to Ola tutaj tak wyszła niesamowicie, ale tak pięknie. Natomiast tutaj historia mi się rozjechała. Koleś jest w ogóle w zupełnie innym klimacie niż ona. Moim zdaniem trochę jej zepsuł to zdjęcie, bo jest taki bardzo prywatny. Natomiast Ola, wow, no po prostu niesamowita fotka. I jeszcze jedno zdjęcie, które możecie zobaczyć. Również bardzo ładne zdjęcie. Ciekawa jestem, co wy sądzicie. Czy jurorzy wybrali najładniejsze zdjęcia z sesji, czy te dodatkowe były troszeczkę lepsze? A teraz zdjęcie Pauliny Papierskiej. I ja jestem bardzo zaskoczona tym zdjęciem, bo mi się ono akurat nie podoba. Nie podoba mi się to, jaką minę zrobiła na tym zdjęciu Paulina. Ciało ułożyła całkiem ładnie. Tutaj te porady od Marcina Tyszki się na pewno przydały, no ale dla mnie to wygląda jak takie bardzo prywatne zdjęcie. Nie podoba mi się. Ja bym dała 1,5 punktu w skali hypnotizing, dlatego że ładnie są ułożone nogi, ale kompletnie to zdjęcie nie przykuwa mojej uwagi. Think that you can do much better, but I think that you have very great potential. Też mi się wydaje, że Paulina mogła mieć lepsze zdjęcie. Wiesz co, no ja patrzę na to zdjęcie i mi się nie podoba po prostu, bo możesz wyglądać bardzo pięknie na zdjęciach, na tym zdjęciu nie wyszłaś fajnie. Marcin Tyszka ma podobne zdanie na temat tego zdjęcia do mojego, a teraz kolejna fotka. No, to zdjęcie podoba mi się już osobiście o wiele, wiele bardziej. Nie wiem, czy macie podobnie, ale tutaj oni mi bardziej parę przypominają. Jakaś jest energia pomiędzy nimi. Paulina też moim zdaniem o wiele lepiej wyszła. No i jeszcze jedno zdjęcie, które nie zostało opublikowane, takie dosyć mocne, tak jakby trochę chciała, ona tutaj w ogóle moim zdaniem, jeżeli chodzi o twarz, wyszła rewelacyjnie. Zwróćcie tylko uwagę, co się stało z dłonią. Ona, gdyby była bokiem odwrócona, albo gdyby jednak była bardziej do tyłu wysunięta, to wyglądałaby lepiej. To jest ten moment, gdzie miałam takie wrażenie, że ona nie do końca kontrolowała swoje ramiona. Znowu powtórzę się trochę, ale jestem ciekawa, co wy sądzicie. Które zdjęcia były lepsze? Te wybrane przez Top Model, czy te, do których ja znalazłam dostęp? A teraz mamy zdjęcie Ani Piszczałki i ja od razu wam podam skalę hypnotizing. 5 w skali hypnotizing. Niesamowicie mi się podoba to zdjęcie. W ogóle Ania wyszła tak obłędnie, wyszła trochę jak taki wamp. No i widać przede wszystkim też między nimi energię taką bardzo romantyczną. Właśnie jedna jedyna, co szła w pokazie Paoli. Aha, no dobra, to zanim jeszcze przejdziemy do oceny zdjęć, to fajnie, że podkreślono tutaj, że Ania dostała pokazy. Należy jej się naprawdę. Jak było? Wszystko się udało, jestem z siebie bardzo zadowolona, że nie stresowałam się i nie zrobiłam żadnej pomyłki. Nic w ogóle? Świetnie. No nic. Wszystko wyszło tak, jak chciałam. To jest takie uczucie, że nawet nie potrafię tego opisać, bo to jest chyba to, o czym naprawdę marzę. Jakie głupie komentarze. Nic? Nic nie pomyliłaś? No nic. I brawo Ania, a nawet gdyby pomyliła, to najczęściej tego po prostu nie widać. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do oceny zdjęć. This is in my opinion one of my, the favorite pictures. Na tym zdjęciu naprawdę wyglądasz jak profesjonalistka. Dziękuję. To jest jedno z twoich najlepszych zdjęć. I to jest też zdjęcie, które pokazuje, że możesz wyglądać bardzo sensualnie, bardzo sexy. Ja też uważam, że to jest jedno z najlepszych zdjęć Ani. A teraz zobaczmy, jak wyglądają pozostałe zdjęcia Ani. Kolejne zdjęcie, no moim zdaniem jest słabsze, ale nadal nie jest złe. To takie trochę dziwne złapanie pod rękę. I jeszcze jedno zdjęcie, super. To zdjęcie jest czadowe, bardzo mi się podoba. Ogólnie dziewczyny sobie super poradziły. Mam takie przypuszczenie, że teraz z programu odpadnie Kasia. Dlatego, że Ania, świetne zdjęcia i pokaz podczas Fashion Weeka. Ola, świetne zdjęcia. Paulina Papierska i Kasia miały najsłabsze zdjęcia. One będą zagrożone. Wydaje mi się, że pojedzie Kasia. Ola zajmuje pierwsze miejsce. Przechodzi do wielkiego finału pierwszej edycji Top Model. Dziękuję. Ania zajmuje drugie miejsce i również przechodzi do finału Top Model. Bardzo ciężko pracowałyście nad tym, żeby tutaj dojść. Jestem dumna z was, ale niestety taki jest program i mi jest bardzo przykro. Ja tutaj też wycięłam to, no bo trochę ten odcinek będzie długi jak zawsze, ale Joanna się popłakała i to było naprawdę takie dosyć wzruszające, bo ja jeszcze widziałam, że w tych pierwszych sezonach Top Model i Marcin Piruk był za dziewczynami i Joanna Krupa była za dziewczynami. Dopiero teraz, w tych najnowszych sezonach, mam takie wrażenie, że wszyscy je atakują. Więc to było naprawdę miłe, bo było widać, nie wiem, jeżeli ona to udawała, to jest naprawdę świetną aktorką, ale było widać, że ona była emocjonalnie zaangażowana. I
Paulina przechodzi jako trzecia do wielkiego finału. Wydaje mi się, że Kasia sobie lepiej radziła w programie. Wiem, że niektórym nie do końca podobała się uroda Kasi, ale też mam takie wrażenie, że ona była jedną z bardziej niedocenianych uczestniczek w programie. To była dziewczyna, która zawsze od siebie bardzo dużo dawała, która dawała po prostu 200%. Ja jej życzyłam jak najlepiej, jak odchodziła z programu i wiem, że trochę pracowała w modelingu. Z tego, co kojarzę, to pracowała więcej niż Paulina Papierska. Co sądzicie na temat tego odcinka? To jest przedostatni odcinek z serii Top Model. Niedługo przechodzimy do nowego sezonu, który pojawi się już 1 września. A jak zawsze zachęcam Was do komentowania. Za każdy komentarz dziękuję, dlatego że to pomaga mojemu kanałowi. Więc jeżeli podobają Wam się materiały, które ja nagrywam, to będę naprawdę niesamowicie wdzięczna nawet za jakiś taki lakoniczny, krótki komentarz, chociaż z Waszej strony. To będzie taka cegiełka, którą Wy będziecie mogli dołożyć do tego kanału. A wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bye bye. No dobra, to teraz w takim razie zastanawiam się w ogóle, jaki tytuł dać. Być może damy... O, jesteśmy w Mediolanie! Dobra, damy tytuł, jesteśmy w Mediolanie. I teraz co, jakaś taka zadowolona mina, może coś takiego... Nie wiem za bardzo, jaką minę zrobić, do jesteśmy w Mediolanie. Jesteśmy w Mediolanie! Okej, to będzie tak, że zrobię taki napis OMG Mediolan. Dobra, mamy miniaturkę narka.